Dzisiaj super wilgotne ciasto dyniowe. Ach, i super pyszne. Zawsze wychodzi, tylko składniki muszą być w temperaturze pokojowej. 4 jajka rozdzielamy na białka i żółtka. Do białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy na pianę. Do misy robota wlewamy 200 g roztopionego, wystudzonego masła. Dodajemy 1 szklankę cukru, 1 szklankę letniego mleka, 4 żółtka, 1 szklankę pire dyniowego. Przepis na pire znajdziecie na kanale. Dosypujemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 2 szklanki mąki pszennej. Mieszamy w robocie do połączenia składników. 100 g orzechów włoskich drobno siekamy. Dzielimy na pół, 50 g dodajemy do ciasta, a resztę odkładamy. Do ciasta dodajemy jeszcze ubite białka i mieszamy szpatułką. Dosypujemy 1 łyżeczkę cynamonu i ponownie mieszamy szpatułką. Do tortownicy o średnicy 24 cm, złożonej papierem do pieczenia, wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą, przekładamy nasze ciasto. I pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, grzanie góra-dół przez 70-80 minut do suchego patyczka. Gotowe ciasto polewamy ganache. Przepis znajdziecie na kanale. A, posypujemy resztą orzechów. Właściwie gotowe, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał m.in. dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. A my możemy podawać. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do komentowania, subskrypcji kanału i pozostawienia łapki w górę. Do zobaczenia.